pozdrowienia z no, dosyć pochmurnego Szczawna Zdroju. Zaczynamy. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym Tech Vlogu. Dzisiaj będę chciał porozmawiać z Wami o takich trzech, chyba dla mnie najbardziej kluczowych, najbardziej przełomowych poleceniach, których nauczyłem się w momencie, gdy uczyłem się po prostu AutoCada, gdy z niego korzystałem. I to były dla mnie takie trzy podstawowe polecenia, które chyba zmieniły moje życie w AutoCadzie i rzeczywiście pozwoliły mi szybciej rysować, bo po prostu jak zobaczyłem, jak te polecenia działają, to było takie wow, wiecie, o co chodzi. W każdym razie, dzisiaj o tych trzech poleceniach i jeszcze coś w środku dodam od siebie. Od siebie to będzie właściwie taka odpowiedź na jedno z pytań, które ostatnio padło. Jak ja się rozpoczynałem uczyć AutoCada, co wtedy robiłem, jak się uczyłem tego AutoCada na samym początku. No i to będzie właśnie też taka krótka odpowiedź na to pytanie. Generalnie pierwszym z tych poleceń było polecenie Utni, które zmieniło moje życie. Wcześniej posługiwałem się tylko uchwytami, żeby na przykład coś skrócić, a to przecież nie tak, ale o tym za chwilę. Dobra, no i o co chodzi z tym poleceniem Utni? No, ja na początku korzystałem właśnie tylko z tych uchwytów, czyli zaznaczałem sobie linię i przesuwałem za pomocą uchwytów właśnie, żeby zmienić tą geometrię. Tak to robiłem. Albo na samym początku, jak nie wiedziałem, jak używać tego polecenia Utni, no to zgodnie z tym, co jest w AutoCadzie, po prostu na początku, w takiej pierwszej opcji polecenia Utni, wyznacza się elementy tnące, i potem się ucina do tych elementów tnących, czyli wyznaczasz na przykład dwie linie, pomiędzy którymi masz jedną linię, wyznaczasz te dwie linie jako elementy tnące i usuwasz na przykład środek tej linii takiej, wiesz, horyzontalnej na przykład. I w ten sposób właśnie działałem, czyli najpierw wyznaczałem te linie tnące, te elementy tnące, a to tak naprawdę można to ominąć. I właśnie tutaj jest cały ten trik, czyli jeżeli wybierasz polecenie Utnij, i naciskasz Enter, to potem jeszcze raz naciśnij Enter i wtedy możesz tak jakby automatycznie ucinać dany element do przecięcia z innym elementem. I to jest właśnie to wielkie ułatwienie. Nie musisz wyznaczać iluś tam elementów takich tnących, do których będziesz docinał jakiś konkretny element, tylko ten element po dwukrotnym kliknięciu Enter zaznaczasz w miejscu, w którym chcesz uciąć i on zostanie docięty do przecięcia z jakimkolwiek innym obiektem. No i to było właśnie takie moje wielkie odkrycie. Ponadto istotną cechą, o której tak naprawdę dowiedziałem się dosyć późno, jest to, że to polecenie Utni można bardzo szybko zamienić na wydłuż, tak? Czyli jeżeli mam coś, element do wydłużenia, to wystarczy, że gdy uruchomione jest polecenie Utni, naciskasz Shift i trzymasz i po prostu możesz wtedy wydłużać. Nawet w tej właśnie konfiguracji drugiej, czyli po prostu po dwukrotnym kliknięciu Enter, wystarczy, że przytrzymasz klawisz Shift i Utnij zamienia się na wydłuż, co jest tak naprawdę także bardzo istotne. Dobra, mamy pierwszą rzecz, czyli Utnij, Enter, Enter i ucinamy do kolejnego przecięcia dany element. Kolejną rzeczą dla mnie taką innowacyjną, po której zrobiłem takie wielkie wow, to było polecenie, no może Ci się to wydać banalne czy też głupie, ale wtedy jak się uczyłem, to rzeczywiście dla mnie to zrobiło wrażenie. To jest to polecenie rozciągnij. Nie wiem, czy wiesz, jak ono dokładnie działa. Otóż, aby dobrze wykorzystać to polecenie, trzeba wiedzieć, co ono robi. Natomiast działa ono w ten sposób, że przede wszystkim elementy w tym poleceniu można albo rozciągać, albo przenosić. Zobacz, jeżeli uruchomisz polecenie rozciągnij i skorzystasz sobie z takiego zaznaczenia z prawej do lewej, czyli takim zielonym oknem przecinającym, to wszystkie elementy, które zostaną przecięte przez to okno, nie w całości, nie zawrą się w całości w tym oknie przecinającym, oknie wyboru,
to zostaną właśnie rozciągnięte czy też wydłużone. Natomiast wszystko, co znajduje się w tym oknie, w całości jest zaznaczone przez to okno, zostanie tylko i wyłącznie przeniesione. Zobacz, na przykład jak ja rysowałem sobie jakiś tam wałek, załóżmy, i chciałem zmienić długość jednego z jego segmentów, no to najprościej mi było właśnie wykorzystać polecenie rozciągnij, ponieważ oczywiście koniec wałka chciałem tylko przenosić, bo nie chciałem zmieniać jego w tym wypadku średnicy, ale na przykład chciałem wydłużyć, no to po prostu rozciągałem cały ten segment, a średnica zostawała cały czas, ponieważ tak naprawdę zaznaczałem za pomocą rozciągnięć tylko i wyłącznie ten koniec i już łatwo mi się pracowało. I teraz jeszcze w międzyczasie odpowiedź na pytanie, które padło. Ktoś się mnie zapytał, jak ja się uczyłem AutoCada. Odpowiedź jest bardzo prosta, po prostu otworzyłem książkę i zacząłem rysować. Tą książką, której się tak naprawdę uczyłem, tam po prostu były rysunki techniczne, które ja po prostu przerysowywałem w AutoCadzie. Była bodajże książka Rydzanicza, zapis konstrukcji. Tam w tym zapisie konstrukcji było dużo, dużo, dużo ćwiczeń i po prostu brałem ćwiczenia i po prostu przerysowywałem do CADa to, co tam było. I to było po prostu moje ćwiczenie. Tak się uczyłem AutoCada poprzez po prostu rysowanie. Czyli odpowiedź jest prosta. Książka. Łyk świeżego powietrza i jeszcze ostatnie polecenie, które znowu zmieniło mój sposób myślenia, sposób pracy w AutoCadzie. Tym poleceniem będzie polecenie, które pozwala przygotować dobrze dokumentację do wydruku. Jakie to jest polecenie? No, jest to polecenie rzutnie. I teraz te rzutnie oczywiście mówię w układzie. To zmieniło moje w ogóle podejście do wydruku dokumentacji, bo z reguły to, co robiłem, to po prostu drukowałem z modelu. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Mam nadzieję, że wiesz. W każdym razie po prostu, będąc w modelu, wciskałem Ctrl-P, wyznaczałem sobie okienko, z którego chcę drukować i jechałem. Ale to nie tak. Za pomocą tych rzutni po prostu możemy sobie łatwo przygotować cały arkusz do wydruku, ponieważ w rzutniach, rzutnie to są takie okienka na nasz model. Tworzymy takie rzutnie w układzie i możemy po prostu je wykorzystać do tworzenia dokumentacji. Każda rzutnia, którą stworzymy sobie w układzie, może mieć odpowiednią na przykład skalę. Rzutnia nie musi być prostokątna, może to być rzutnia w kształcie okręgu i już bardzo, bardzo łatwo tworzymy sobie dokumentację, na przykład szczegółu przekroju wałka i tak dalej, i tak dalej. Czyli widzisz, że to może być, no dla mnie było przełomowym odkryciem w AutoCadzie. I do dzisiaj oczywiście z tego korzystam. Praktycznie przerzuciłem się, już bardzo rzadko drukuję z modelu. Właściwie to nie pamiętam, kiedy ostatnio raz drukowałem z modelu. Wszystko teraz po prostu przygotowuję w układzie. Mam rzutnie przygotowane. Wszystko jest przygotowane właśnie na tej podstawie, na podstawie pracy z układami, pracy z rzutniami. I tak po prostu fizycznie działam. No dobra, to by było już na tyle. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji, dania dzwoneczka, może łapki w górę, to już jak sobie tam uważasz. I chciałbym, żebyś się podzieliła swoimi poleceniami, które zmieniły Twoje postrzeganie, Twoją pracę w AutoCadzie. Właściwie zmieniły Twój workflow cały w AutoCadzie. Oczywiście na plus. Napisz w komentarzu, może akurat te polecenia, które ja opisałem, będą się pokrywać z Twoimi doświadczeniami. No i po prostu w komentarzu napisz o swoich poleceniach, które są dla Ciebie najbardziej przydatne, czy też zmieniły po prostu Twoją pracę w AutoCadzie. Tymczasem dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Cześć!